Wow. Jeśli naprawdę mogę coś powiedzieć o tym nowym mikrofonie, to wow. Naprawdę. No, jest różnica. Nie wiem, czy wy będziecie widzieli, ale dla mnie jest różnica. Naprawdę, wyraźnie mnie słychać. No więc, dobra. Global Studios, główna brama. No, powtarzam się. Oczywiście, muszę się powtarzać. Wow! Więc to jest miejsce, w którym produkują stalowego samuraja? Super! Czy nie jesteś podekscytowany? Hej, wy tam! Chcecie wejść? Musicie przejść przeze mnie. Przepraszamy. Jesteśmy prawnikami. Nie, to ja jestem prawnikiem, ty jesteś medium. Och tak? Cóż, to wspaniale. Jestem ochroną. Tak, my jesteśmy prawnikami, ona jest ochroną. I jest to moja praca, aby upewnić się, że gapie tacy jak wy będą się trzymali z dala. Gapie? Gapie, zwiedzający, turyści. Znam tych typów. Usłyszeliście o incydencie i przyszliście tutaj myszkować. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Tylko złego coś się stanie, wymyślicie, marnować swój czas w takim miejscu jak to. Czy nie macie roboty, jak musicie zająć? A może prawnicy nie pracują, tylko reszta. Może powinnam zostać prawnikiem? Nie mogę. Kurde, ona za szybko gada. Nick? Czy dorosnę będę taka jak ona? Proszę, powiedz, że nie. No nie wiem, to całkiem możliwe. Hej! Słuchajcie, kiedy coś się do was mówi? Ach, ta dzisiejsza młodzież. No nie no, mamy tutaj widocznie panu ochroniarkę Oldbeck. Oczywiście, Oldbeck musi pasować nazwisko, czyli tak jakby stara torba. Zaraz zobaczymy. Aha, dobra. Mamy tutaj, że to jest tylko pani ochroniarka. Psst, z wiekiem znaku zapytania, no kurde. Will Powers, oczywiście. O, już mamy Dicka? Miles Edgeworth'a też z jakiegoś powodu. Ale teraz nie czas oglądać zapisy sądu. Teraz trzeba pogadać z panią Olbach o studiu najpierw. Cóż to jest Global Studios? No, to studio, ale no, może troszkę więcej się dowiemy. Więc co robicie w tym studiu? Kręcimy filmy. W Global Studios spełniamy dziecięce marzenia. Tak naprawdę w moich młodszych latach... Nie, była pani gwiazdą? Obawiam się, że tylko mało iskierku pośród prawdziwych gwiazd, skarbeczku. Wow. To miejsce naprawdę stoczyło się na dół, wiecie? Ale 10 lat temu, no, to było prawdziwe studio marzeń. Hammer również był wtedy wielką gwiazdą. Tak, był. Hammer? Ofiara, głupku. Zły sędzia. Został on zredukowany do grania złoczyńców. Nie do końca najlepszy materiał do pracy. Najpierw może Will Powers. Potem o panu Hammerze. Czy może mi pani coś powiedzieć o panu Willu Powersie? On nie jest złym dzieciakiem, ale nie dajcie się zmylić przez jego maskę. Nie chciałbyś widzieć go na srebrnym ekranie bez niej, uwierzcie mi. Małe, stare panie oglądające to mogłyby stracić swój lunch. To pewnie dlatego on pomyślał, że stalowy samuraj był jego wielką szansą. Nikt nie myślał, że byłby on zdolny do zrobienia czegoś takiego, co zrobił dla biednego Jacka Hammera. Nie wiemy jeszcze na 100%, że to Will Powers jest winny. Winny. Powers? Oczywiście, że jest winny. Skąd wiem? Ja wiem wszystko. To moja praca. Aha, dobrze. Fajna praca. Wiedzieć wszystko. Czyli się wymądrzać, krótko mówiąc. Pan Hammer. Jakim typem osoby był Jack Hammer? Jakim typem osoby? O, żebyś tylko wiedział. Jack Hammer będzie żył w sercach milionów jako jedyny, największy bohater filmów akcji. On po prostu wymiatał w serii dynamitowego samuraja. Powinienem o tym wiedzieć. Ale był tutaj wypadek podczas filmowania 5 lat temu. Po tym miał on nieszczęśliwą przerwę. Został zredukowany do grania złoczyńcy w programie dla dzieci. A co więcej, słyszałem, że płacili mu grosze. To wystarczy, żeby doprowadzić cię do płaczu. Aha, no może i Hammer niesprawiedliwie został osądzany przez władze studia.
Tam był chyba, tak, powód o podejrzenie Powersa, że o, jest winny. Dlaczego jest pani taka pewna, że pan Powers jest zabójcą? Stałam tutaj wczoraj. Tak, byłam. Stałam. Nie. Dobra. Byłam tutaj od pierwszej do... popołudnia do piątej, kiedy znaleźli ciało. A teraz, studio, gdzie doszło do morderstwa, jest na lewo stąd. Więc jeśli chcecie tam przejść, musicie przejść najpierw przeze mnie. Tylko jedna osoba przeszła tędy pomiędzy pierwszą a drugą 30, kiedy doszło do tego morderstwa. I tą osobą był pan Powers. Tak, widziałam go. Ale pan Powers mówi, że spał w swojej przybieralni. O, jestem pewien, że mógłby to powiedzieć. On nie jest głupcem. Ale on był jedyną osobą, która tędy przeszła. On nie zabójcą. Możesz postawić na to swoje grosze, które ci płacą pewnie. Czy to nie jest czas, kiedy powinniście już iść do domu? Nie ma tutaj nic do oglądania. Rozejść się. Właściwie jesteśmy tutaj na prośbę pana Powersa. Myślałam, że jesteście tacy podejrzani wyglądający. Pokażcie mi list z jego prośbą. I może po prostu was przepuszczę. Ta pani tutaj widocznie myśli, że posiada to miejsce na własność. Dobra, przez panią Olbeck nie przejdziemy. Ale możemy to co nieco zbadać. Choćby żeby wychwycić fajniejsze dialogi. Mamy vana. Wygląda na van studia filmowego. Prawdopodobnie używają go, żeby roznosić ekwipunek filmowy. Fajnie. Brama. Sama brama. Główne wejście do studia. Wczoraj był tutaj wielkie przedstawienie z gapiami, no, próbującymi się przedrzeć przez tą bramę. No wiecie, żeby dowiedzieć się co nieco o morderstwie. Budka dla ochrony. Komputer, który obsługuje wszystkie kamery studia. Hej, nie dotykać! Aha, fajnie. Jakaś tablica. Pełna mapa studia. Na prawo stąd jest strefa tylko dla pracowników. Na lewo stąd są właściwe studia filmowe. Aha. Dobra, wracamy do więzienia. Potrzebujemy tego całego listu z prośbą od Powersa, żeby nas żeby jego reprezentowaliśmy my. O, cześć! Jak było w studiu? Oni wszyscy myślą, że to zrobiłem, czyż nie? Nie, nie do końca. Czy to nieprawda, Nick? Racja, nie do końca. W najgorszym przypadku jesteś tylko podejrzanym. A, żeś pocieszył Phoenix znowu. O, znaczy o stalowym samuraju już nie gadamy, ale możemy pogadać jeszcze raz o alibi i o pani ochroniarce. Panie Powers, nic pan przede mną nie ukrywa, czyż nie? Co? Nie, nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego. Dopiero pan powiedział, że spał pan w swojej przebieralni po lunchu. Tak, jak niemowlę. Ale pani ochroniarka powiedziała, że widziała pana tego dnia. Widziała pana, jak kierował się pan do miejsca przestępstwa. Co? To nie jest możliwe. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ja spałem wtedy, przysięgam. Panie Powers, jeżeli chce pan, żebym panu pomógł, musi pan powiedzieć mi prawdę. Jestem nowy w tym całym interesie prawniczym i potrzebuję każdej podpory, jaką mogę zdobyć. Wiem, przepraszam, ale przysięgam panu na grób mojej mamusi, że ja wtedy spałem. Może pani ochroniarka tylko myślała, że mnie widziała? Może jej się wydawało, w sensie. Co ona wtedy widziała? On nie wygląda, żeby teraz kłamał. Dobra, pani ochroniarka. Olbeck! Co do pani ochroniarki przy głównym wejściu w studiu... O, pani ochroniarki? Ona jest okropna. Ona powiedziała, że podejrzanie wyglądam. Tak, właściwie to samo powiedziała mi kiedyś. Zdej mi tą maskę, były jej słowa, tak przypuszczam. Ona przyssała się do wszystkich grubych ryb w studiu.
ale pozwól, no potknij się przed nią raz, a ona nigdy ci tego nie daruje. Ma ona niezły tupet. Więc myślisz, że mógłbyś napisać mi list, który formalnie potwierdzi moją reprezentację? Oczywiście. No, pierwsza rzecz dodana do zapisów sądu to prośba Powersa. Mam tylko nadzieję, że to pozwoli mi przejść przez tą panią ochroniarkę. O, tak. Co? Tak w ogóle to jest dziwne, bo ona nigdy nam nie przedstawiła się. W sensie z imienia i nazwiska, a mimo to tutaj przy dialogach pisze, że ona nazywa się Oldbeck. Tak, list z prośbą Powersa. Przedstawiamy. Proszę pani, proszę na to spojrzeć. To jest list z prośbą od pana Powersa. Hmm? Tak, tak, poznaję to, te niewyraźne dziecięce pozgrowy. Aha, no to już nie mamy prośby Powersa. Daliśmy ją. Pomyśl, że mógłby pan, że mógłby on powierzyć swój los takiej nieodpowiedzialnej młodzieży? No naprawdę. Naprawdę? A tak czy inaczej, możecie przejść. Ale tylko na lewo. Wzdłuż tych całych budynków studia. Nie ma chodzenia na prawo. To jest strefa wyłącznie dla pracowników. Nikt nie jest dopuszczony na wewnątrz, koleżko. To takie były moje instrukcje. Dobry detektyw powiedział mi to. Hej, hej, Nick. Huh? Tam były mapy w budce dla ochrony. Hej, nieźle. Są po 50 centów za sztukę, dziękuję bardzo. No cóż, czas już iść, Nick. 50 centów! No, za 50 centów mamy całe te mapy, całe, no, Global Studios po prostu. Nie present, court record. Check, no, studio pierwsze, studio drugie i tutaj możemy iść, to jest strefa dla pracowników wyłącznie. Więc tam się na razie nie udamy, chociaż tak naprawdę to możemy. Z Oldbeck już nie pogadamy. Czyli idziemy na zewnątrz studia pierwszego. Welcome! Napis mamy. Hej! Czy ty nie jesteś tym mordercą z innego dnia? A! To ten pomylony detektyw! Ej, kolego! Czy wiesz, że prokurator Edgeworth jest wściekły i to wszystko twoja wina? Widziałem, jak siorbał herbatę i patrzył się ponuro przez okno. Więc? Hej, jeżeli on jest w depresji, to twoja wina za marne wykonywanie detektywistycznej roboty. O, gamszu. Detektywie? Myślę, że uraziłaś jego uczucia. O nie, ja przepraszam. Cóż, myślę, że jego uczucia bardzo łatwo urazić. Masz rację, kolego. To wszystko, koleżanko, to wszystko moja wina. Mogę obwiniać wszystkich ludzi, jak ich tylko sobie wymarzę, ale znam prawdę w głębi mego serca. Hej, hej, nie przejmuj tego na siebie tak surowo. Zawsze jest następna sprawa. Tak, przypuszczam, że masz rację. Hej! Co dokładnie robi tu wasza dwójka? Cóż, my też jesteśmy w tej sprawie, kolego. Huh? Hej, nie możesz tak po prostu mówić, kolego! To jest moja oszołomiąca kwestia, no, bohatera jakiegoś. No, przypuszczam, że z całą pewnością jestem jakiś charakterem. No, znaczy nie do końca przetłumaczyłem tak jak trzeba, ale no, nieważne. Gamszu, pogadajmy. No, przy okazji dowiedzieliśmy się, że Edgeworth jednak bardzo źle zniósł tamtą porażkę w sądzie. Najpierw jak leci z tym całym, no, jak to się nazywa, badaniem, no, śledztwem. Więc jak idzie twoje śledztwo, detektywie? No cóż, to... Ej, ja nie mogę ci tak opowiedzieć, kolego. Nick, chyba musisz być bardziej pośredni z twoimi pytaniami. Racja. Więc detektywie, czy mógłby pan podzielić się tym, co mam... No, tym, co już pan osiągnął. Tym, co osiągnąłem? Raport sekcji zwłok.
ostatnia, najnowsza wersja, jeśli można. Racja. Przepraszam za to, co stało się wcześniej. Tak, pamiętajmy, że wcześniej Gamszu dał nam można powiedzieć, przeterminowany raport sekcji. Ale teraz mamy, no, mam nadzieję, najnowszą wersję. Tak jak mówiła ochroniarka, godziną śmierci było 2:30 po południu. No i przyczyna śmierci oczywiście przedziurawienie przez włócznie. Powód aresztowania Powersa. Dlaczego został aresztowany właśnie pan Powers? To proste, kolego. Morderstwo miało przebieg właśnie tutaj, w studiu numer 1. A teraz, ofiara wkroczyła do studia pierwszego na... Dokładnie. No nie, znowu telefon. Wiecie co? Zaczynam myśleć, czy określenie, że jestem sam, naprawdę się sprawdza. Tak, bo jak nie goście w domu, to telefon. Wyłączyłem go. Dobra, Gamszu, co mówisz? A teraz, ofiara weszła do studia numer 1, dokładnie o 1 po południu. O tej godzinie nie było, od tej godziny nie było nikogo innego niż ofiara w studiu. Nawiązując do raportu sekcji zwłok, godziną śmierci była 2:30 po południu. Tylko jedna osoba poszła do studia pomiędzy 1:00 a 2:30. I tą osobą był nikt inny jak tylko Will Powers. Nikt inny, koleżko. Jeśli myślisz, że kłamie, po prostu możecie zapytać panią ochroniarkę przy głównej bramie. Nick, jeżeli to jest prawda, każdy mógłby pomyśleć, że Powers to zrobił z takimi dowodami. Dzięki za pocieszenie mnie. Pani ochroniarka? Co do jeszcze pani ochroniarki? O, ta słodka, miła staruszka. Co za urocza osobka. Czy my rozmawiamy o tej samej osobie? Kiedy pokazałem jej swoją odznakę, poczęstowała mnie pączkiem i kawą. Pamiętaj, co powiedział Powers. Ona uwielbia podlizywać się autorytetom. Nawet dała mi kawałek bardzo ważnego dowodu. Co? Decydujący dowód. Co to było? Jaki znowu dowód? Cóż, to zdjęcie. Zdjęcie stalowego samuraja, idącego prosto na miejsce przestępstwa. Co? Kto to zrobił? Widzicie tamtą kamerę na bramie, kolego? Bramie? Masz na myśli tą z napisem witamy? Tak. Kiedy ktokolwiek chce tędy przejść, kamera automatycznie pstryka im zdjęcie. O nie! Nick, on ma dowód! Jesteśmy skończeni! Zabawne. Na kogoś, kto ma twardy dowód, nie wygląda on zbyt szczęśliwo. O co chodzi, kolego? Wyglądasz, jakbyś stracił humor. Nie wyglądaj tak wesoło, kiedy to mówisz. Chcielibyśmy zadać pracownikom trochę pytań. Pewnie koledzy. Idźcie, gdzie tylko sobie zechcecie. Oczywiście. Nie znajdziecie żadnych poszlak, które ja już przeoczyłem. Ha, ha, ha! Miło wiedzieć, że ktoś tutaj lubi się przechwalać. Nick, chodźmy. Mamy teraz wolne miejsce, wolne przejście. Teraz jest nasza szansa, żeby wszystko przebadać.